Hej, hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Sami złodzieje, dziwki, udało nam się... Ojej, udało nam się ostatnio pomóc Triss Merigold z jej sprawą, a tym razem wracamy już do głównego wątku, którym jest skarb hrabiego Roybena. Musimy porozmawiać z Princillą. Myślę, że ją tu znajdziemy. Oczywiście, że tak. Porozmawiajmy, czy coś wie na ten temat. Geralt! No ja. Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim Welander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A, rozumiem. Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze Skurwielem Juniorem. Może on będzie coś wiedział. Aha, no, tyle. A, tyle. No, kolejne zadanie, które mogłem skończyć kiedyś pod koniec odcinka. Co tak gały wytrzymał? Tylko myślałem, że się będzie jeszcze ciągnąć. No, z poprzednim odcinkiem z zadaniem dla Triss Merigold podobnie było. Ja już skończyłem odcinek, nie zaczynam kolejny i zadanie mi się kończy po 2 minutach, nie? Także tutaj było podobnie. Okej, no to w takim razie zmieniamy swoje tutaj podejście i nie idziemy oczywiście na Skellige, tylko idziemy dorwać Juniora. Podaj się na ring należący do Skurczybyka Juniora. Mam nadzieję, że tędy gdzieś dojdziemy, co? Może pójdziemy za tymi śladami, mam nadzieję, że... Nie, żadnego problemu. Żaden problem, panowie. Myślę, że z buta sobie damy radę bez płotki. Na ring, tak? Dobra. Ciekawy jestem. Czy to była pijaczka? Ej, zaraz, ale pokazuje mi to mapa świata. Gdzieś tu w pobliżu jakiś questik. Dorwać Juniora, właśnie. Ja bym poszedł może najpierw tutaj. Udaj się na ring. Ej, tam ktoś leżał. Ciekawe, kto kogoś zabił. Cześć, panowie. Siemanko. Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. W porządku. No to sio. No to sio. Proszę panów, a jak ja mam panom... Aha, zdjęta maska już się tak jakby resetuje. Nie rozumiesz, jak się do ciebie mówi po ludzku? Wypierdalaj. Dobrze, że przespelowałeś. Zapłacę wam 100. Lubię sobie pogawędzić z cieciami, często dochodzimy do porozumienia. Ale dzisiaj nie mam cierpliwości, dlatego albo mnie wpuścicie, albo wejdę na arenę, omijając wasze zwłoki. Widziałeś kogucika? Będzie nam groził tutaj. Będę. Nie straż, bo się zesrasz. Cóż. Bierz go z lewej. Graj muzyko. Aha, wy chcecie mnie tak z... na broń. Dalej, kurwa! Zasłońcie oczy! Na broń. Naprawdę chcesz, żebym was zabił? Jestem Geralt from Rivia. Czajcie to? Geralt Rivia. Geralt Rivia. Czajcie? I teraz... Można chyba wejść, co? Koszula mi będzie przydatna. To jest for sure. Nowigradzki długi miecz. Nie chcę tak.
Dzień dobry, mogę tu wejść? Pokonaj zbirów juniora. Ale mogę tutaj wejść po prostu, tak o? Jasne, że tak. Aha. No to pewnie mogłem zrobić to troszeczkę lepiej. Trzymajcie się w kupie! Broń. Trzymać... What? Mieli się trzymać w kupie, żeby moje igni ich podpaliło, to oczywiście co? Igni się jakoś zbugował. Ej, ale masz szybkie jakoś kolego. Ała! Naprawdę? Jak... Mocny! Wow! No naprawdę? Palcie się. Tak też myślałem. Dobra, pewnie jakbym im zapłacił, to by było trochę lepiej, no ale z racji tego, że z natury jestem chyba skąpy, to typom nie zapłaciłem. Patrzę, co oni tutaj mają. To mnie interesowało, ale nie chcę się tutaj oczywiście zapełniać takim unwienkiem. Dobra, panowie. Aha, ty będziesz strzelał do mnie z kuszy. Czy tam ktoś jeszcze do mnie z kuszy ma zamiar strzelać? No szpytę. Panowie. Ach. Czy ten się nie podpalił niestety? Dobra, może tak sobie się robi na coś. Nie. Zasłońcie oczy! Co to znaczy zasłońcie oczy przed czym? Kurde. Nie potrafiłem tylko czasami tego, którego potrzebuję. Z tobą? Dobra. Aha, mam go sfokusowanego, ja się... Czemu ja nie mogę w tego trafić? Żeby go już dobić. Dobra, spróbuję go podpalić. On jest odbity. Na tych zazwyczaj się sprawdza Axi. Myślę, że jakbym przekupił to, to by było o wiele lepiej. Fajnie, że Axi tak wolno działa. Znaczy tak krótko. No, wypijmy sobie coś jeszcze. Czy ty miałeś kanapkę z kurczakiem? No, w sumie zjadłem coś teraz. No, i zacząłem się jeszcze na dodatek psuć. To mi jest bardzo nie na rękę. Co tam jest znowu? Dobra, spróbuję sobie coś naprawić. O, właśnie. 40% uszkodzenia miecza. O, to jest akurat w sam raz. Sobie troszkę naprawiłem broń. I jeszcze sobie śrubne wody. Co jest? Ja wam pokażę tutaj. Płoncie. Spróbuj ze mną, Fiucie! Z barbarigo, z barbary! Z czego? A Jezus Maria, znowu mam zlokowanego jakiegoś tam patafiksa. Ej, serio? Kundel mnie ma zamiar bić. Ciekawe. No powiem szczerze. Jezus Maria, tam ktoś strzela. Out. No dobra, no to jak ktoś strzela, to trzeba tutaj kłęb zaaplikować. No, powiem wam szczerze, że nie jest tak łatwo. Jakby się wydawało. Nie mogę tam wychodzić na razie, dopóki nie zabiję gości. Tutaj pojedynczo. Bo inaczej będzie przypał. Dobra. Oczywiście regenerujmy sobie jeszcze trochę życia.
Okej. Nie wiem, czy jestem teraz poza walką, bo jeżeli tak, to moje życie powinno się szybciej regenerować. Dodatkowo z umiejętności. Napijmy się jeszcze tej fiolki. Dokładnie, będzie wyposażony. Rozpłatam cię na dowozie! No, ułóż ty w pytę. Nie. Tam próbuje chyba do mnie szyć z kuszy jakieś. O, myślę, że parę razy ich podpalimy i będzie z głowy. Uuu, trafił, przebił się tutaj tą kuszą przez tych gości. Ja widziałem, że oni mogą siebie sami nawzajem atakować. Spadam. I tam ten gość chyba wali z daleka. Nie wiem, jakim cudem się przebija przez ten cały kabałek. No może tak, że... Kurde, nie, no bo ten... Ja się odbijam od tarczy tego typa tutaj. Ja nie mogę z nim walczyć na początku, tylko muszę wybić tamtych gości. A oni, powiem szczerze, no what the... Okej, wpadłem między młot a kowadło. Okej, już widzę gościa z kuszą. Gość z kuszą jest naprawdę na... Na jednego strzała, tak naprawdę. Łop! No i gość z kuszą padł. Panowie tak będą stać, tak? Ja bym tu się wbił do was i tak was troszeczkę pobił. Na przykład... Spróbuj ze mną, Fiucie! Ała, ała, ała. A jeden padł, nie wiem dlaczego. Spalić się powinien. Nie spalił się? Serio? Pal się, frajerze. No, strażnicy mi tutaj stawili niezły opór. Chciałbyś przy pana. Na pana to ja mam inny motyw. Czy jeden z nich był juniorem? Jedna nowigradzka korona. Powiedzmy, że to mnie... Klucz Igora. Jakiego zaś Igora? Jakiego zaś Igora? I tutaj mam jakąś skrzyneczkę, która... Uuu, wiadomość od Igora i złoty pierścień. Wiadomość od Igora. Cóż to jest za wiadomość? Zaraz, sprawdźmy. Nie tu, nie tu i tutaj będzie chyba fabularny. Jako, że powstało ostatnio trochę nieporozumień na temat depozytu i zupełnie niepotrzebnie przelano trochę krwi, pragnę was uspokoić. Wszystkie pieniądze leżą bezpiecznie w schowku. W korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu wystarczy odwrócić się plecami do kraty i spojrzeć na lewą ścianę, tam znajduje się skrytka. Zaznaczam, że korony z Urwiela Juniora są nienaruszone, nie brakuje ani miedziaka. Raczej własną głową, że bezpiecznie czekają na odbiór, Igor. Okej. Odszukaj, ale zaraz, to w którym miejscu mamy dokładnie to odszukać? Łop, mapa. Skubańcy przyprawili mi naprawdę... Dostań się do schowka, skorzystając z wiedźmińskich zmysłów. Ale czy to jest tu? Czy ja muszę wyjść stąd? Prawdopodobnie tak, ale nie jestem pewien.
Nie, chyba jednak... Zaraz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Fabularka. Jest, dobra. Wszystkie pieniądze leżą bezpieczne w schowku, w korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. No to w takim razie, jak na arenę, to tutaj jednak. Trochę się zagapiłem. To tutaj gdzieś, w takim razie idziemy dalej, nie? Tu jest możliwość przejścia? Nie, tu jest zawalone. Teraz może sobie zregeneruję trochę życia. Jest arena. Swoją drogą, może bym zapalił jakąś pochodnię, bo zaczyna robić się tutaj ciemno. Surowe mięso? No to nie. Ale tu nie mam tak naprawdę jak zejść na dół. Tu nie mam w ogóle jak zejść. Szukaj kryjówkę. No dobra, no to w takim razie spadamy stąd, bo nie mam zielonego pojęcia jak tam się dostać. Na tą arenę na dół. Być może jest jeszcze jakieś inne zejście, którym wpuszczają ochotników, można powiedzieć. Dobra. A, faktycznie. Gdzieś tutaj na górze. Trochę się pogmatwałem, przepraszam. Ta... Tutaj gdzieś mam to nie znaleźć, tak? Kurwa, sam nie wiem. Tutaj ktoś w ogóle zginął swoją drogą. Nie wiem, czy to moja zasługa. Poświadczenie jakieś. Jakieś poświadczenie. Cóż to za poświadczenie jest? Czy to jest do fabularnego? O, coś nam się w fabularce pojawiło. Zaświadcza się, że posiadacz niniejszego dokumentu jest uprawniony do walk na ringu pod imieniem Zdenek. O Boże, naprawdę. I teraz mi to mówicie? Ale głupi byłem, że ja tego nie sprawdziłem. Że ja tego nie sprawdziłem. Oh shit. Ej, ale zaczynam się lekko irytować z tego względu, że... No nie za bardzo wiem. Którędy teraz? Dobra, zagadamy z tobą. Cześć. Mogę się z tobą porozmawiać? Trochę się zagmatwałem, nie wiem gdzie mam iść. Chyba, że tutaj mogę wejść. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. Może jakoś się dogadamy. Następny. Słyszałeś go, następny. Nie dogadamy się. Ile chcecie? Pamiętaj, co ci mówiłem. Trzeba grzecznie. Troszku się nam cierpliwość kończy. Nie chcemy od ciebie ani pieniędzy, ani nic innego. Idź stąd, bo się podkurwimy i przestaniemy być mili. Noż bycie wujek czasnął. Wstępu naprawdę. Muszę tam wejść. Lepiej będzie dla was, jeśli mnie wpuścicie. A jeśli cię nie wpuścimy, to co? To wtedy was zabiję. Słyszałeś? Kurde, słyszałem. Pewnie też w pobliżu groził był jakiś trup, z którego... Bojaj się, skurwysynu. Pewnie znając życie w pobliżu znowu był jakaś możliwość była. Trzymajcie się w kupie! Teraz! Wow! Zaktualizowano Gangling Nowigradu, no ciekawe. Sparbary go! Sparbary! Wow! Jednym młyneczkiem. Nie, kurwa, sam. To nie. To nie, będę musiał jeszcze gdzieś jakoś. Dzień dobry. Teraz ups. Z lewa zachodź, z lewa! Ups. Dobra, jeden gość ma kuszę chyba. A nie, to nie jest kusza. Dobra, ale wdupnąłem.
No, może być to. Śmierć za śmierć! No, może być ciężko. Ale myślę, że razem z Igni moglibyśmy sobie jakoś poradzić. Ła! Ziomuś, pal się! No przecież mnie zaraz coś trafi, no. O, urwa mu odpadła. Taka przykrość wielka. Dobra, czy ty coś wiesz? Bo ty widzę, że ewidentnie się chowasz. Woda książęca. Ej, ej, ziomuś, bo lutowałem. Ludzki spiritus, a to fiolka jakaś tam, pitu pitu. Ale na górze prawdopodobnie coś jest, kurde, wyrżnę całego tego juniora i będzie dupa za przeproszeniem. Nikt mi nic nie powie. Ty, ziomuś, czemu za mną idziesz? Ja sobie naładuję Gwen. Będzie na jednego, na jedno cięcie mniej. Cześć. Nope. I'm Geralt from Rivia. Chyba obydwu odciąłem rękę za jednym razem. Są tu jakieś poszlaki dla mnie? Człowiek z kurczybyka juniora. Czy ja mogę się go coś zapytać? Nie, ewidentnie nie. Znaczy w karty bym z nimi grać nie chciał i tak, bo w karty to tak, kto gra w karty, to gra ma łeb obdarty, ale swoją drogą... tak... shit. No to ciekawe. Ej, bo oni... Tego byś się znał stąd. A może nie. Dobra, a jakbym wam za sposób... Wow! No, muś. Tu macie zamiar pode mnie wpadać, tak? Podatny na... Zaraza! Podatny na Arda, tak? Od razu finisher wszedł. Och! Widzę, że się machnęliśmy, kolego. No i co teraz? Trzeba się tu rozejrzeć. Przeszukaj kasyno. Jak najbardziej. Widzę, że taka typowa brudna robota, typu idź zabij, chociaż pewnie znając życie, to można by było zrobić spokojnie w inny sposób, czyli bardzo tak subtelnie. Ale cię skatowali. Ej, Rico. Słyszysz mnie? Kim jesteś, Rico? Zaraz z tobą porozmawiamy. Zawsze floreny się przydadzą, nie powiem. Butelka wody też się przyda, a propos butelki wody to sobie... Rico! Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Jasne, że tak. Jak się nazywasz? Rico. Rico Meyersdorf. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? O, skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że junior dogadał się z Redańczykami. Nowe zadanie. Honor złodzieja, proszę, proszę. Ma na 150 punktów doświadczenia. Dobra, zadanie zaktualizowane. Jeszcze musimy porozmawiać z Dijkstrą przy okazji. A ja jeszcze mam odszukaj kryjówkę.
skurczybyka juniora, ale to takie jeżdżenie od Annasza do Kajfasza, kurde, po całym mieście. Coś tutaj w pobliżu mam. No ale widzicie, kurde, dostań się do skowka, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. No nie wiem jak za bardzo, no. Nie wiem jak. Jeszcze raz muszę sobie przeczytać ten list, bo troszeczkę jestem... confused. Jeszcze raz, nie, nie to. Ekwipunek, ha, 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 ha. Troszeczkę skomplikowane to zadanie. Dobra. Wszystkie pieniądze leżą bezpiecznie w schowku. Korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. Korytarzu wiodącym na arenę z górnego poziomu. Wystarczy odwrócić się plecami do kraty i spojrzeć na przeciwległą ścianę. Tam znajduje się skrytka. No ale to w środku w takim razie, tak? Ups. No, troszeczkę się pogubiłem. Przepraszam, przepraszam. Zaraz, gdzie ja wchodziłem do... Teraz to chyba było tutaj dalej. Z górnego poziomu na arenę, ale my tego korytarza na arenę, bo my arenę oglądamy z góry. Tak, my arenę oglądamy z góry. Arenę oglądamy z góry. Więc nie ma tutaj żadnego korytarza, który mógłby prowadzić na arenę, samą arenę sobie. Chyba, że tu. Boże, jak jestem głupi. Oż ty w mordę, ale jestem ślepy. Pierwszy raz mi się chyba taki fail faktycznie ten zdarzył, co? Pierwszy raz taki fail mi się zdarzył. Ale do bani, no. Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. Jasne, że coś jest. Ej, zapaliłem. Interesujące. No. No jest, super, dobra, bierzemy wszystko oczywiście. Coś jeszcze? Ale byłem głupi, no. Po pierwsze, że... nie wziąłem tego zaproszenia. Mógłbym tutaj wejść spokojnie, bić się pewnie i znalazłbym to. Po drugie, trochę do dupy, że tak uciekła mi przed oczami ta w ogóle to pomieszczenie, ta krata. Zejście, korytarz na dolny poziom. Okej, trochę więcej wiemy. Tylko jeszcze przeczytaj tajemniczy list. Ej, przecież już wszystkie listy chyba czytałem, tak mi się wydaje. Chyba, że teraz jakiś znalazł. Tak, jest. Do Skurwiela Juniora. Król Redani nie jest zadowolony z twoich poczynań. Miałeś pozbyć się pozostałych członków tak zwanej Wielkiej Czwórki. Tymczasem oni nadal żyją i wiedzą o twoim udziale w zamachu. Nie taka była umowa. Okej, czyli ktoś tu jest niezadowolony. Zobaczmy, gdzie nas teraz prowadzi zadanie. Tutaj, kurde, pierwszy odcinek od dawien dawna. Podjedźmy sobie do Dijkstry. Po drodze tak naprawdę będzie Dijkstra. No, oczywiście koniem nie mogę tak szybko biegać. Ajajajajaj. Dajcie panie na chleba, panie. Dobra, pójdę z buta, bo pójdę na tej płotce. Przepraszam. Bo na tej płotce to kurde po schodach to jest jakaś porażka. Niestety Wiedźmin troszeczkę szybciej się męczy, no ale już trudno. Dobra, gdzie był Dijkstra? A gdzieś pewnie tutaj. Do tamtych rejonów, które nas prowadzi teraz Giera, to pewnie mógłbym się dostać właśnie jakimś znacznikiem. Mogę to sprawdzić. Czemu Dijkstra jest niżej? A, dobra, gdzieś. Mam tu gdzieś, idę tam, to gdzie mnie prowadzi w tym momencie. Robią z dzieci zupę?
zadanie, bo myślę, że do Dijkstry i tak będziemy musieli wrócić. Dobra, 150, już dobiegnę. Chyba, że Płotka będzie gdzieś w pobliżu. Oczywiście, że nie. Płotka musi być gdzieś tam na zadupie. Po bokach. Ach. Przepraszam. A to są łowcy czarownic. Ja ich przepraszać nie będę, nie ma za co. Łowcy czarownic. Wielki, kurde. Nie chcę powiedzieć. Przepraszam, przepraszam. Witaj. Cześć. Znajdziemy ząb trzonowy niż skurwiela. Tasak, gdzie jest Tasak? Tasak kazał szukać dokładnie, to szukajmy. Ładny brzmi. Witaj. Jesteś znajomym Roivena, słyszałem o tobie. Niezła jatka. A, tak jakoś wyszło. Przyszliśmy kulturalnie zaprosić skurwiela juniora na spotkanie z przyjaciółmi. Z przykrością stwierdzam, że nikt tu nie słyszał o świętym prawie gościnności. Można było się spodziewać. Szukam juniora. To witaj w klubie poszukiwaczy skurwiela. Niestety nie wydajemy kart członkowskich. I niestety juniora tu nie znajdziesz. Jakieś pomysły, gdzie może być? Nie. Ty to dowodzisz. A co to, inspekcja pracy? No. Rozejrzę się trochę. Ale rozejrzę się po okolicy. Będę miał na ciebie oko. Kto skradł cnoty sierotce Marysi? Krasnoludki. Krasnoludki. Dobra, nie będę wszystkiego tutaj lucił, bo przecież to zabierze masę czasu. Ale są tu jakieś poszlaki. Wszystkie drogi prowadzą do Nie ma tu nic ciekawego. Tutaj nic. Ale czy na piętrze też nic nie będzie? Już coś tu widzę. Te krasnoludy są lepsze od ekipy sprzątającej. Nie zostawili nic ciekawego. Chyba ogólnie nic tutaj nie zostawili. Jeden wielki burdel. Co to jest? Teren wyczyszczony. Ach. No to w takim razie nic się nie dowiedzieliśmy. Tylko i wyłącznie jeszcze porozmawiać z Dijkstrem mamy. Kurde. Geralt Ri. No tyle, co dowiedzieliśmy się o tym, że Skurwiel ma jakieś powiązania z Królem Redani, tak? Dnia, ani godziny nie znacie. No dobra, dobra, ty tam, kurde, głowce czarowne, spadaj. Ci, kurde, przesiekam moim stalowym mieczem. Strasznie nie lubię z takich skubańców, tacy, kurde, fanatycy kościelni, proszę. Ja wszystko rozumiem. A wierzcie sobie, wieczny ogień. Nic mi do tego. Ale kurde, jak mi tutaj jeszcze palicie czarownice i tak dalej. Czarownice czy nie czarownice? Ludzi. No tak, zapomniałem, że czarownice mogą nazywać nie ludziami, albo uważać za nie ludzi. No ale jednak są jakąś tam częścią społeczeństwa. Dobra, Płotka. Mogłabyś szybciej? O! Jakim cudem udało się szybciej pobiec? Zwyczajnie nie jest to możliwe. Okej, ale wiecie co? Porozmawiamy sobie z Dijkstrem, chyba że to będzie jedno z tych zadań, które ponownie zakończy się po 2 minutach. Porozmawiamy sobie z Dijkstrem w następnym odcinku, także dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!